Kampus. Cześć, Monika Kita, zapraszam na Eko Cykl w Radiu Kampus. W dzisiejszym odcinku będę Was zachęcać do sprzątania, jak najbardziej z korzyścią dla środowiska i zdrowia, przy wykorzystaniu ekologicznych, naturalnych, ale też samodzielnie przygotowanych preparatów czyszczących. Od czego zatem zacząć prace domowe? Na pewno od odpowiedniego nastawienia, ale też przygotowania preparatów do sprzątania. I najlepiej wykorzystać te produkty, których używamy na co dzień, ale w innym trochę celu. Na pewno nie zastąpić będzie duet ocet i soda. Polecam także uwadze cytrynę, sól czy olej roślinny i naturalne olejki eteryczne. Ale nie tylko. Najpierw ocet, który poradzi sobie z kamieniem, pleśnią, rdzą i nalotem z mydła. Dodatkowo świetnie nabłyszcza, więc sprawdzi się przy czyszczeniu słuchawek prysznicowych, baterii łazienkowych i kuchennych. Może być też stosowany do czyszczenia luster oraz szyb okiennych, bo zapobiega powstawaniu smug. Czy wiecie, że można samodzielnie przygotować płyn do szyb? Wystarczy wymieszać szklankę wody ze szklanką octu. Zamiast octu można też zastosować 2 łyżki spirytusu, jeśli ktoś ma pod ręką. I do tej mieszanki dodać kilka kropli olejku eterycznego dla zapachu. Następnie trzeba przelać tę miksturę do butelki ze spryskiwaczem i przejść do mycia szyb i luster. Ocet jest też bardzo dobrym odkamieniaczem. Można dzięki niemu pozbyć się kamienia na łazienkowej armaturze, ale sprawdzi się również do wyczyszczenia z kamienia czajnika. Trzeba wlać do niego szklankę octu i pół szklanki wody, zagotować tę mieszankę, a potem wylać. Ocet i soda, wspominałam, że to duet w sprzątaniu niezawodny. Polecam przygotowanie pasty właśnie z sody i octu w proporcji szklanka proszku na 6 łyżek płynu. Takie zestawienie nadaje się do wyczyszczenia wanny czy umywalki. Soda z octem to też dobra mieszanka na zapchany odpływ. Wystarczy pół szklanki octu wymieszać z 3 łyżkami sody i wlać do odpływu na godzinę, a potem dobrze spłukać. To teraz kilka wskazówek na wykorzystanie sody oczyszczonej. Najprostszy sposób na odkamienianie i wybielanie to wsypanie opakowania sody na noc, na przykład do sedesu. Spróbujcie sami i sprawdźcie efekt rano. Soda sprawdza się także w czyszczeniu drewnianych desek do krojenia i innych kuchennych akcesoriów. Wystarczy zwilżyć je wodą, posypać sodą, zostawić na godzinę i spłukać. Podobne zastosowanie będzie miała cytryna, o czym powiem za chwilę. A na stare, zaschnięte zabrudzenia, na przykład patelni czy piekarnika, jest też naturalny sposób. Trzeba połączyć 2–3 łyżki sody ze szklanką octu i szklanką gorącej wody, a następnie podgrzać taką mieszankę w piekarniku lub na patelni. To spowoduje rozpuszczenie tego zabrudzenia i pozbycie się go na zawsze. No i przechodzimy do fusów kawowych, które także można wykorzystywać do sprzątania. Fusy nadają się do usuwania zaschniętego tłuszczu z garnków i naczyń. Wystarczy je zawinąć w kawałek gazy i wykorzystać jako zmywak. Na pewno nie porysują powierzchni jak druciak. Jeśli ktoś ma kominek, może fusy wykorzystać do jego czyszczenia. Potrzebne będą mokre fusy i trzeba posypać nimi zimny popiół, poczekać 10–15 minut. Przylgnie on do fusów i bez problemu można go zmieść z kominka, nie tworząc chmury pyłu. Pozostałości kawowe sprawdzają się też w udrażnianiu rur. Wystarczy wsypać niewielką ich ilość do odpływu i spłukać wodą. I jeszcze jedna wskazówka na zastosowanie fusów. Są dobrym sposobem na pozbycie się intensywnego zapachu z rąk, na przykład po czosnku czy cebuli. Wystarczy je wetrzeć w skórę i potem spłukać wodą. Co mogę Wam jeszcze polecić z domowych produktów do wiosennego porządkowania? Na pewno cytrynę, która dzięki zawartości kwasów radzi sobie z większością zabrudzeń, a także rozjaśnia i rozpuszcza trudne plamy. Soku z cytryny możecie użyć do wybielania fug w łazience lub kuchni, a także do usuwania kamiennego osadu. Tutaj można też dodać ocet dla jeszcze lepszego efektu. Cytryna sprawdza się również w czyszczeniu drewnianych desek do krojenia. W tym celu przyda się także gruboziarnista sól, którą trzeba przecierać na desce połówką cytryny i po kilku minutach opłukać deskę ciepłą wodą. W taki sposób można pozbyć się i zapachów, i niechcianych bakterii. Przywołana przeze mnie sól kuchenna ma oczywiście właściwości ścierne i dobrze sobie radzi również z nalotem z kamienia, dnia. Sprawdza się też przy plamach, na przykład z czerwonego wina, więc możecie jak najbardziej wykorzystać ten produkt do sprzątania i do czyszczenia. I wyobraźcie sobie, że możecie też użyć oleju roślinnego do pielęgnacji i konserwacji drewnianych podłóg czy mebli. Olej nawilża takie powierzchnie. Oczywiście tutaj trzeba go połączyć z wodą. Można także dodać odrobinę octu i taką mieszanką umyć podłogę albo drewniane meble. To były wybrane przeze mnie przepisy na wykorzystanie produktów codziennego użytku do sprzątania, które można znaleźć w kuchni. Pamiętajcie, że istnieje przyjazna dla środowiska i zdrowa, naturalna, ale też domowa alternatywa dla tego, co ogólnodostępne w sklepach. Ale oczywiście nie wykluczam tutaj gotowych rozwiązań. Te osoby, które wolą kupić preparaty do sprzątania, to zachęcam do wybierania tych ekologicznych opcji. Na szczęście takie ekologiczne detergenty są coraz bardziej powszechne w sklepach i drogeriach i coraz bardziej korzystne cenowo, ale możecie oczywiście też przygotować samodzielnie, własnoręcznie tańsze i bezpieczne dla zdrowia oraz środowiska zamienniki, do czego gorąco zachęcam. Internety. facebook.com/Radio Kampus, Twitter/Radio Kampus, Snapchat/Radio Kampus, Instagram/Radio Kampus. Słyszenia.